Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem pomówić o Clan Wars. Dzisiaj to się zakończyło i chciałem przedstawić moją opinię na ten temat, wnioski jakie mam i zobaczymy, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Jak widzimy, mamy tutaj ikonkę Clan Wars. Niestety jest wkurzająca czerwona kropka, która nie znika. Cały czas tu jest, mimo że żadnych nagród nie mam do odebrania. Jak widzicie, mój klan War Dogs przegrał, ale w zasadzie nie jesteśmy tym zmartwieni. Po pierwsze, zaczynaliśmy tę walkę mając 5 osób w klanie mniej. Te dwie osoby dołączyły do nas już w trakcie trwania tego eventu, więc nie mogły tutaj wziąć udziału. No ale widzimy też, że parę osób tutaj zupełnie olało. W zasadzie, biorąc pod uwagę to, co trzeba było robić, to chyba prawie wcale nie grały. Może klan bossa zrobiły i nic więcej. Więc pewnie to jest dla wielu klanach informacja na ten temat, kto tak naprawdę gra, a kto się loguje tylko raz, dwa razy dziennie, tylko po to, żeby zrobić klan bossa i tyle. Więc pewnie takim efektem ubocznym Clan vs. Clan będzie to, że będą spore przetasowania w klanach, zwłaszcza w tych klanach, gdzie są bardziej kompetytywne osoby i chcą pozbyć się, będą chciały po prostu walczyć o jak najlepsze wyniki, będą się pozbywać tych ludzi, którzy nie grają tak naprawdę i nie przykładają się tutaj do walki. Ok. Przy okazji, jak widzicie, mamy 3 wolne miejsca ciągle, więc jeżeli chcecie dołączyć do klanu War Dogs w klasterze Gallifrey, to możecie do nas aplikować. 4 miliony player power jest potrzebny i aktywna gra. Oczywiście mamy swój Discord, a nawet 2, bo jeden jest klanowy, drugi jest całego klasteru. Także jeżeli ktoś ma ochotę do nas dołączyć, to zapraszam. Ok, a może teraz omówmy wyniki. No jak widzimy, najwięcej punktów tutaj zdobył klan, który z nami wygrał w kategorii Champion Objectives, czyli tam, gdzie trzeba było wykorzystywać szardy, potiony. Może pokażę. Tak, może trzeba było zdobywać czempionów, czyli otwierać szardy, na przykład, bo można było też ze sklepu kupować, no ale to raczej nie jest. Tak się daleko nie zajedzie. Upgrade'ować, levelować czempionów, podnosić ich ilość gwiazdek, ascendować. No i na koniec tutaj używaliśmy książek i podnosiliśmy Great Hall za poziom 10, 10 tysięcy punktów. I tutaj przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj był, mam nadzieję, że to jest bug i to zostanie poprawione, ale jeżeli użyło się na przykład 2 książek naraz, to wpadały punkty tylko za jedną. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione, bo pewnie nie jedna osoba, zanim się zorientowała, to mogła zmarnować kilka książek, zanim się zorientowała, że trzeba pojedynczo to robić. Znaczy, ogólnie wychodzi na to, że te wojny klanów to po prostu wojny wielorybów. Zwłaszcza na wyższych poziomach, wśród bardziej kompetytywnych klanów, no to polega na tym, kto więcej zainwestuje pieniędzy, kto może więcej wydać, kto może więcej książek wrzucić, kto może więcej szardów otworzyć. Przynajmniej po mojej stronie w tych dwóch, jak widać, ani jeden, oba klany raczej nie szły tutaj w zbyt duże wydawanie dżemów. Ale to też pewnie mogło tak być dlatego, że Kings of Infinity mieli przewagę od początku, więc pewnie nie starali się tutaj walczyć. Gdyby to było cały czas remisowo, to mogło to wyglądać inaczej. No jak widzimy, też dużo punktów zdobyły oba klany na Dragonie, no ale to głównie dlatego, że akurat był taki event na fuzji. Może
wrócę jeszcze tutaj. Nie tutaj. Tutaj. Jak widzimy, ja tutaj miałem czwarte miejsce, mój drugie konto na siódmym miejscu. I w zasadzie zrobiłem to, nie wydając ani grama dodatkowej energii. Wydawałem tylko tą energię, którą dostałem, którą codziennie miałem, plus to, co dostałem w turniejach czy w eventach, plus trafiłem, chyba trochę było w daily login rewards, też chyba tam 300 punktów energii akurat mi wpadło, więc nie wydałem na to ani złotówki, ani jednego gemsa, nic z tego, a udało mi się, jak na mój klan, na poziom, którym robiliśmy, całkiem przyzwoity wynik zrobić. Na moim głównym koncie jest tutaj więcej, dlatego że wczoraj budowałem Ugo pod Faction Wars, dlatego parę książek poszło epickich. No i to się od razu odbiło na wyniku. A poza tym bardzo podobnie. Ogólnie tak, mamy tutaj też listę wszystkich klanów, jak poszło. Mieliśmy 1001 miejsce, czyli jesteśmy w dolnej połówce, więc nie spodziewam się, że awansujemy już w pierwszej edycji tej prawdziwej poziom wyżej. Raczej zostaniemy nisko, ale też jakoś nie przejmuję się tym zbytnio, żadną stratą. Nagrody udało się zdobyć wszystkie, nie było z tym problemu. Już drugiego dnia, chyba w połowie drugiego dnia, doszliśmy do tych nagród, do najwyższego poziomu, także nie trzeba było się w żaden sposób spinać, żeby te wszystkie nagrody zebrać. I to jest jakiś plus. To był tak naprawdę jedyny plus z tego całego turnieju. Także podsumowując, nie wiem, jakie są wasze odczucia, jakie są wasze opinie, może podzielcie się z nimi w komentarzach. No ale jak dla mnie nie jest to zbyt zachęcający do jakiejś szczególnej gry. W zasadzie można robić, normalnie grać i zdobywać punkty i tyle. Nie, ani nie ma tutaj jakiejś szczególnej rywalizacji. No po prostu jak, widząc na to, jak to zostało zorganizowane i że tak naprawdę jest to pomyślane w ten sposób, żeby tu były walki wielorybów, to nawet za bardzo nie chce się człowiekowi brać w tym udziału. No chyba że jest naprawdę, za każdym razem musi wygrywać, no to wtedy będzie walczył. No, ale zobaczymy, jak to się rozwinie, może jakoś ciekawie to zmienią. Ale może pomysł z mojej strony, jakby to mogło wyglądać, coś, czym się spotkałem gdzieś, gdzieś usłyszałem. Pomysł, który swoją drogą podoba mi się bardzo i jest to, myślę, że to jest pomysł zaczerpnięty ze Star Wars Galaxy of Heroes. I pomysł polega na tym, że zamiast tego typu rywalizacji, ponieważ, no, nie oszukujmy się, jak już powiedziałem, to jest, głównie polega na tym, kto więcej pieniędzy wyrzuci, a nie polega na tym, na umiejętnościach graczy, na tym, jak potrafią skomponować team, jak ich ubrać, jak grać, tylko tak na tym, co już powiedziałem. Ale pomysł, o którym ja mówię, to jest taki pomysł właśnie walki w stylu Doom Tower. Na przykład mamy 30 ludzi w klanie, więc mamy 30 poziomów. I na każdym poziomie, na przykład jeden gracz, tylko ich może być też więcej, bo tak w zasadzie im dalej jesteśmy, to jesteśmy więcej w stanie więcej teamów dobrych ustawić, ale na przykład jest poziom, w którym klan wystawia swoją obronę, a drugi klan musi tą obronę pokonać. Jak już pokonają czempionów, którzy tutaj są, teamy, które są tutaj, przechodzą piętro wyżej, się to powtarza i całą walkę potem wygrywa na przykład klan, który zajdzie wyżej, a jeżeli oba klanu kończą wyżej, to na przykład wtedy mogą być brane pod uwagę tury, czas przejścia, na przykład ilość ofiar, tak, czempionów, którzy polegli
walkach. Myślę, że to byłoby dużo ciekawsze rozwiązanie. Tak i na przykład nie można by było używać tych samych czempionów w obronie i w ataku, czyli trzeba było tutaj dobrze rozkładać akcenty, nie wrzucić wszystkich swoich najlepszych ludzi do obrony, ponieważ potem nie będziemy mieć kim atakować. A jak to wymagałoby jakiegoś strategicznego myślenia, dogadywania się w klanie, ustalania kto gdzie ma wystawiać teamy, jakie teamy mają to być. To byłoby naprawdę coś ciekawego, coś co by naprawdę mocno angażowało cały klan. Na przykład też można było tak zrobić, że na przykład jest tylko 20 uczestników, nie cały klan. I wtedy byłaby jakaś wewnętrzna rywalizacja o to, kto miałby się dostać do tych wojen klanów. Czyli to byłoby dużo ciekawsze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że my możemy sobie gadać, ale taki pomysł raczej nie przyniósłby zbyt wielu pieniędzy Plarium, czyli nie będą tym zainteresowani. No. Ale mogliby tutaj od siebie dodać coś, jakiś pomysł na zmonetyzowanie takich rozgrywek. Bo oczywiście tu trzeba było osiągnąć kompromis między zabawą z naszej strony, a zarabianiem ze strony Plarium. No. Taki jest pomysł właśnie z mojej strony, który ja gdzieś właśnie usłyszałem i podoba mi się, bo ja wcześniej grałem w Star Wars Galaxy of Heroes i właśnie tam wojny właśnie takich klanów były właśnie, był podobny pomysł i to było bardzo ciekawe i bardzo, bardzo wciągające. Okej, powiedzcie mi w komentarzach, co wy myślicie o tych wojnach klanów, jak wam poszło, jeżeli uczestniczyliście, czy jakoś specjalnie się spinaliście na to, czy tylko podeszliście na tym na luzie. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do was Samael. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.